Uczniowie mogą odetchnąć z ulgą i odpocząć. Oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Ciężka praca i wyniki schodzą na 2 miesiące na drugi plan. Uczniowie zakończyli rok szkolny, a my odwiedziliśmy zespół szkół numer 1 w Wałbrzychu. Plecak szkolny już dzisiaj mogą zamienić na torbę podróżną. Uczniowie zespołu szkół numer 1 w Wałbrzychu. Odpoczynek od nauki z pewnością się należy, bo szkoła uzyskała najlepsze wyniki w regionie i zdecydowanie pod względem nauczania jest liderem. Ponieważ w końcówce roku szkolnego uczniowie otrzymali wyniki egzaminów gimnazjalnych, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tych wyników, ponieważ szkoła, przeciętnie średni wynik szkoły jest wyższy od 21 do 25 punktów procentowych w stosunku do miasta i województwa. Ja jestem bardzo zadowolona, szkoła osiągnęła najwyższe staniny. We wszystkich właściwie grupach egzaminów przedmiotowych, zarówno język polski, matematyka, przyroda, historia, WOS, jak i języki, poziomy podstawowe i rozszerzone. No, muszę powiedzieć, że w przypadku języków to nawet na poziomie rozszerzonym jesteśmy właściwie, bijemy na głowę wszystkich w mieście, w województwie o 30-40% nawet. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Oprócz wręczenia świadectw i symbolicznych dyplomów rozdano starym, dobrym, szkolnym zwyczajem książki, by uczniowie mieli co czytać pod namiotem. No, wyniki bardzo dobrze, troszeczkę gorsze niż mieliśmy w 6 klasie, ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo dużo osób z mojej klasy i w ogóle ze szkoły dostało świadectwo z paskiem. Akurat ja jadę na 2 obozy, jeszcze wakacje z rodzicami, więc na pewno wakacje będą udane. Rok bardzo miły. Nauczyciele bardzo mili, cały rok udany, z zakończeniem bardzo, jak widać, miłym też. A wyniki bardzo dobre, bo w sumie wysoki poziom w szkole i nauczyciele bardzo wymagający, ale jak widać same 4, 5, nawet 6 się zdarzają. A na wakacje jadę na obóz do Bułgarii, do Chorwacji z rodzicami jadę. Sukcesy szkoły to długoletnia praca. By utrzymywać dobry poziom, szkoła już zaczyna się przygotowywać do rekrutacji kolejnych prymusów. Wprawdzie wyników egzaminu maturalnego nie mamy, on dopiero przyjdzie 5 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o bilans indywidualnej pracy z uczniami i sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich olimpiadach, konkursach, to też jest ogromna praca uczniów, naszych nauczycieli. W tym roku w gimnazjum to nasze uczennice właściwie uzyskały z Wałbrzycha tytuły laureackie. Tylko. W tej chwili plany wakacyjne to niestety odchodzą na dalszy plan. Przed nami czas rekrutacji, który niestety będzie trwał bardzo długo. W związku z tym jesteśmy w zasadzie mocno, będziemy zaangażowani już od początku przyszłego tygodnia w rekrutowanie młodzieży do gimnazjum, jak i również do liceum. Uczniom życzymy udanych wakacji. Miejmy nadzieję, że powrócą wypoczęci, by świętować kolejne sukcesy, nie tylko szkolne.